Była walka, w końcówce były sytuacje, bo był i poprzeczka, i był rzut karny, także w tej końcówce trochę szczęścia też gdzieś zabrakło. Znaczy, akurat to jest tak właśnie nasz taki, że tak powiem, mankament tego, że z drugim mecz mamy drugiego karnego i drugiego karnego też nie strzelamy. W poprzedniej kolejce też mieliśmy rzut karny, którego nie wykorzystujemy na wynik 2-2. No i no, jeżeli no, takiej sytuacji nie strzelamy, no to trudno potem no, oczekiwać jakichś wyników lepszych. No kurczę, szkoda, bo wydaje mi się, że byliśmy drużyną, która mogła tutaj naprawdę wywalczyć, jak nie komplet, chociaż ten jeden punkt, także no, jest jakiś niedosyt. Taki niesamowity dreszczowiec zafundowaliście kibicom w końcówce tego meczu, fantastyczny początek drugiej połowy, a później co, za szybko uwierzyliście? No myślę, że tak, myślę, że popełniliśmy błąd i myśleliśmy, że ten mecz już mamy wygrany, tak? Mieliśmy to pod kontrolą, no a Głuchów walczył do końca, tak? Zrobili dwie akcje, trzy i się rozpędzili, tak? Na szczęście w ostatniej minucie praktycznie strzeli tego rzutu karnego, no i wygraliśmy. Duży niedosyt po tym pojedynku, początek drugiej połowy fatalny, później niesamowicie się odrodziliście, walczyliście, no i była szansa, bo rzut karny mógł być remis. Co się stało przy tym karnym? No co mogło się stać? No milimetr w lewo i by weszła, no dokładnie, no, nic więcej, tak, także... Brak szczęścia, brak szczęścia. Michał, w tym meczu wystawiliście kibiców na dużą próbę nerwów. Fantastyczny początek drugiej połowy. Później gdzieś tam za szybko uwierzyliście, że była taka końcówka dramatyczna? No, każdy byłby pewny wygranej już. No nie wiem, wychodzimy w drugiej połowie, 15 minut gramy bardzo dobrze, a później wszystko tak staje. I szczęśliwie, nie wiem, wygraliśmy to, bo ten karny to był... No nie wiem, każdy był zaniepokojony, że stracimy lidera.